Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. W dzisiejszej wideorecenzji chciałbym wam pokazać coś, na czym od dawna chciałem położyć swoje kolekcjonerskie łapy. Oto moja pierwsza zabawka firmy TFC Toys. F4 Phantom z miniserii Uranos. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, czym właściwie jest Phantom. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zmodernizowana wersja Aerial Bota Fireflighta z Transformers G1, ale faktycznie nią nie jest. Owszem, projektanci starali się, aby design tej zabawki nawiązywał wyglądem i funkcjonalnością do wspomnianej postaci, ale na tym koniec. Oficjalnie Phantom jest niezależnym projektem, który formalnie z Fireflightem nie ma nic wspólnego i dlatego w tej recenzji będę mówił na tą zabawkę tak, jak dano jej na chrzcie, a więc Phantom. Raczej bez F4. Dodawanie tego członu brzmiałoby nieco dziwnie, choć zdaję sobie sprawę, że w ten sposób mogę przywoływać na myśl pewną prawie zapomnianą postać z komiksów i kreskówek. No nic. Myślę, że w czasie, jakim mówiłem tę gadkę, zdążyliście się już przyjrzeć pudełku, a więc nie traćmy ani chwili dłużej i rozpakujmy naszego Phantoma. Ta zabawka została zakupiona w sklepie iShop2Go.com. Jeśli pod koniec recenzji uznacie, że też taką chcecie mieć, warto ją kupić od nich. Jak na razie jestem zadowolony z jakości ich usług. Oto co dostajemy, kiedy otworzymy już pudełko, a więc przyjrzyjmy się tym rzeczom, zaczynając od karty kolekcjonerskiej, która mi się bardzo podoba, znacznie bardziej od tej od Grindroda, ze względu na obecność rysunku, a nie zdjęcia zabawki. Do tego mamy statystyki już teraz po angielsku, także rozumiemy, który parametr odpowiada za jaką cechę tej postaci. I dalej mamy kolejny bardzo miły element, którego nie było w poprzednio recenzowanej zabawce. Jest to mini plakat z większą wersją rysunku Phantoma. Jest to bardzo miły dodatek, choć jak widzicie, linie zgięcia sprawią, że to się nie będzie zbyt prędko nadawało do ekspozycji, do wstawienia do ramki. Trzeba to najpierw wyprostować pod jakimś ciężarem i wtedy może będzie się nadawało. Niemniej fakt, że mamy to, jest sympatycznym dodatkiem. Dalej mamy instrukcję, która, przyznaję, jest bardzo ładna, w pełni kolorowa, także można na niej zawiesić oko. I jak widzicie, na tle instrukcji od Grindroda tu mamy o wiele więcej kroków. Wszystko jest pokazane znacznie dokładniej. Choć mam zastrzeżenia co do tej instrukcji. Po pierwsze, znacznie trudniej śledzić kolejność transformacji. Tutaj wszystko w porządku. Okej. Co mamy zrobić teraz? Czy najpierw zrobić te rzeczy, czy później te? Na logikę wydaje się, że to oczywiście idzie później, ale gdyby była jakaś numeracja kolejnych kroków, to by było miłe. Poza tym, ta instrukcja, jak widzicie, wykorzystuje grafikę komputerową, tak jak u Grindroda, ale w zabawce Toy World nie było kłopotu z tym, że instrukcja robi coś, czego zabawka nie jest w stanie. Chodzi mi o to, tutaj o ten element, kiedy, jak widzicie, skrzydło zmienia pozycję z zamontowanym uzbrojeniem, i nagle to skrzydło się zwija, a uzbrojenie cały czas tam jest. Nawet tutaj to widać, że uzbrojenie dosłownie wchodzi w figurkę, co jest niemożliwe w prawdziwej zabawce. Także od strony profesjonalnej ktoś mógł to lepiej sprawdzić. No nic. Dalej mamy dwie sztuki uzbrojenia, które wpinają się pod skrzydła. Choć przyznaję, że nie wiem, czy to są rakiety, czy fastpaki. Trudno mi ocenić. W przypadku innych członków zespołu Uranos to jest znacznie łatwiejsze do powiedzenia, tutaj niekoniecznie. Dalej mamy wielgaśną prawą rękę Uranosa połączonej formy wszystkich robotów z tej serii. Zajmę się tym trochę dokładniej przy trzecim trybie Phantoma. A skoro o Phantomie mowa, dostajemy też jego. Choć jak widzicie, tutaj na pożyciu mamy cztery bardzo brzydkie otwory na śruby. I to miłe ze strony TFC Toys, że pomyśleli o załatwieniu tej kwestii, bo tutaj mamy zaślepki do tych śrub, które zaraz zamontuję. A właściwie wy zobaczycie to już za sekundkę. A oto nasz bohater w trybie, nie zgadniecie,
samolotu F4 Phantom. Nie jest to idealna reprezentacja, ale jest bardzo blisko i do tego ma bardzo sympatyczne kolory. Przede wszystkim cała masa intensywnego czerwonego, który mi się wyjątkowo podoba. Do tego kolor, który faktycznie nie jest białym, a raczej perłowym. Do tego mamy wstawki niebieskie, żółte i trochę czerwone. Ogólna prezencja tego samolotu jest świetna i wygląda na całkiem sporego. Faktem jest, że duża część jego wizualnej przestrzeni jest zajmowana przez skrzydła i właściwie cały robot jest schowany tutaj. Niemniej, jeśli chodzi o rozmiar, jest to zbliżone do współczesnych Voyagerów Transformers. Przejdźmy do kwestii detali, zaczynając od przodu. Dziób szczęśliwie jest wykonany z plastiku i pomalowany na czarno, miła odmiana po całej masie samolotów Transformers, które miały gumowe czubki, tak aby dzieci się nie mogły nimi zabić. Dalej mamy bardzo ładny kokpit, pomarańczowy przezroczysty plastik, z którego jest zrobiona owiewka, z małymi srebrnymi wstawkami. Wygląda to sympatycznie, niektórzy kwestionowali ten dobór koloru, ale mi to odpowiada. Do tego, jeśli ktoś chce zajrzeć do środka, kokpit się otwiera. W środku mamy dwa siedzenia pilotów i małą konsolę. Nie jest to może zbyt dużo, ale fakt, że jest, jest miły. Dalej, jak widzicie, nasze zaślepki śrub sprawdzają się całkiem nieźle. Co prawda jeszcze nie myślałem o tym, jakie będę wyjmował, gdybym kiedyś musiał zdemontować częściowo Fantoma, ale ponieważ na razie nie ma tej potrzeby, to będę o tym myślał później. Mamy ładne oznaczenia, tak tutaj, jak i tutaj. I tak, nie da się ukryć tej wielkiej, kilkuczęściowej szyny, która jest związana z transformacją tego robota. Ale jak widzicie, mamy całą masę rowków, które można by wypełnić tuszem modelarskim. Gdyby ktoś chciał spanerować, ten myśliwiec miałby naprawdę pole do popisu. Z tyłu całkiem ładnie wykonany ogon, pod którym znajdują się dwie dysze silników pomalowane na czarno. Dobrze wyglądają. Ta szczelina związana z transformacją nie jest zbyt ładna, ale można to przeżyć. Ogólnie wygląda to dobrze, choć przyznaję, że w tym miejscu mam pewne wątpliwości co do jakości plastiku. Nie chodzi nawet o samo wykonanie tych płatów nośnych, sterujących, bo to jest dobre, nic się prędko nie złamie, ale mam kłopoty z mocowaniem. Mam wrażenie, że jeśli nawet lekko to nacisnę, wszystko się połamie, także muszę być bardzo ostrożny, kiedy zbliżam się do tej części myśliwca. Ale jak widzicie, skrzydła, tak jak F4 Phantom w rzeczywistości, ma lekko odgięte czubki, to jest osiągnięte za pomocą zawiasu, który można dowolnie regulować według własnych potrzeb. I pod skrzydłami mamy też po pierwsze fragment podwozia i dwa zaczepy na broń, o których porozmawiam za chwilę. Z przodu mamy kolejny element podwozia. Wszystko ładnie się podnosi lub chowa. I tak, widzimy tutaj sylwetkę robota, ale zwróćcie uwagę na to, że kiedy Phantom jest postawiony bokiem, widzimy tylko fragment korpusu i tyle. Jest to naprawdę dosyć dobre osiągnięcie przy wszystkich transformerach, które miały na podwoziu robota. I owszem, kolejne roboty z serii Uranus mają z tym trochę większe kłopoty, ale Phantom jest w tej kwestii po prostu fantastyczny. Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii tak zwanego uzbrojenia. Jak widzicie, zamontowałem je pod skrzydłami w pierwszej pozycji. I nie widać tego pod każdym kątem, ale jest to sympatyczne. Choć moim zdaniem to nie są rakiety, tylko zbiorniki z paliwem, bo brak tu jakikolwiek dysz, lotek. To jest część fastpacków. Zresztą jest z nimi pewien mały kłopot. Jak widzicie, przez trochę za wysokie zaczepy wystają spod skrzydła bardziej niż podwozie. Przez co, kiedy postawimy Fantoma na podłodze, z tyłu opiera się nie o swoje podwozie, ale o fastpacki. Można by to rozwiązać trochę spiłowując czubki tych zaczepów, ale ja jakoś się boję tego robić. Nie przeszkadza mi to aż tak bardzo, zresztą wolę eksponować Fantoma bez fastpacków. W każdym razie istnieje jeszcze druga możliwość zaczepu. Tutaj, w tym miejscu. Choć jak widzicie, musiałem złożyć tylne podwozie, aby to było możliwe. Głównie dlatego, że ten zaczep jest stworzony głównie pod typ robota i pod typ wielkiej ręki, którą widzieliście na pudełku. Niemniej, jeśli ktoś potrzebuje, jest to wykonalne.
Tak jak mówiłem, Phantom wpasowuje się w rozmiary współczesnych Voyagerów z Transformers i dobitnie potwierdza to postawienie go obok Voyager Mindwipa z Transformers Revenge of the Fallen. Choć obok Silverbolta z Transformers Henkei, który jest klasą Ultra, też nie wygląda tak źle. Teraz możemy już z czystym sumieniem przejść do transformacji, a więc zaczynajmy. Po pierwsze, musimy wyczepić skrzydła z tych elementów, odciągając je lekko w dół. Właśnie tak. Przy okazji możemy też zwinąć podwozie, bo nie będzie nam już do niczego potrzebne. I to nam pozwala na wyciągnięcie tych elementów na bok. Jak się pewnie domyślacie, to są ramiona, którymi zajmiemy się za chwilę. Najpierw musimy zrobić mały szachermacher z ogonem. Mianowicie musimy go wyczepić z tego ząbka. Także musimy to lekko odgiąć do tyłu. W ten sposób podnosimy tylną część tej wielkiej szyny. I to pozwala nam wysunąć do tyłu całą tą część trzymającą skrzydła. W ten sposób. Teraz możemy to samo zrobić z dziobem. Podnosimy go tak. Ujawniliśmy głowę. I w związku z tym możemy już zmontować plecaczek Fantoma. Za pomocą wspomnianej szyny. To przykładamy tutaj tak. To zginamy w ten sposób. I przyznaję, to jest najbardziej niefajny moment całej transformacji, bo ta szyna musi znaleźć się w tym miejscu, a tutaj ten przesmyk jest trochę węższy, czyli żeby transformacja mogła dojść do skutku, musimy lekko rozchylić poły plastiku. Osobiście trochę mnie to napawa niepokojem i choć transformowałem już tą zabawkę kilka razy, to nigdy nie jestem fanem tego momentu. Teraz się udało bez kłopotu, ale boję się, że w którymś momencie po prostu figurka powie mi dość i się rozwali. I teraz, żebyśmy mogli spiąć te dwie połówki, musimy jeszcze wykorzystać tą klapę poniżej, która przechodzi tutaj. I teraz, używając tych ząbków, musimy trafić w te szczeliny i wszystko połączyć. Co nie zawsze jest łatwe, ale tym razem się udało. I mamy plecaczek, więc możemy zająć się innymi rzeczami. Wyciągamy stopy i obracamy je od razu w ten sposób. Możemy podnieść nakolenniki. Rozczepić nogi. I zająć się skrzydłami, które teraz obracają się w ten sposób. Czubki się zawijają i to spłaszcza się przy nodze. To samo robimy z tej strony. Właśnie tak. I teraz przechodzimy do ramion, które najpierw odchylamy tutaj. Teraz te dwie połówki mocujemy tak, żeby jedna była obok drugiej. Wyciągamy rękę. To samo robimy z tej strony. I wyciągamy rękę. Odchylamy to. Wszystko jest sztywne. Co mnie raczej cieszy. I pozostaje już tylko odchylenie głowy. I Phantom w trybie robota jest gotowy. W trybie robota Phantom wygląda całkiem sympatycznie. Przyznaję, że to nie jest design, który krzyczy jestem wspaniały i wypasiony, ale ta, powiedzmy, prostota trafia w moje kolekcjonerskie serce. Jest to robot, który spełnia swoje zadania i nie musi być niczym innym. Co nie znaczy, że nie ma w sobie swojej własnej dawki detali, bo jak widzicie, jest to design, który ma kilka miłych dla oka szczegółów. Klatka piersiowa ładnie zrobiona. Głowa, która ma całkiem dobre pomarańczowe podświetlanie oczu. I dość szczodrze zaaplikowano farbę na bokach, na górze. I bardzo ładnie zrobiony faceplate ze srebrnej farbki. Mi to odpowiada. Wiele osób czepia się kwestii ramion, zwłaszcza tego ścięcia. No, najładniejsze to nie jest, ale można przeżyć. Ręce zrobione ładnie, wymodelowane, ale bez żadnych fajerwerków. Tak samo nogi, które też mają całą masę ładnych detali. Choć z drugiej strony nie jest to ilość, która jest
przegięciem. Z boku widzimy głównie skrzydła. Jest to dosyć ciekawe miejsce na ich umieszczenie. Zwykle znajdują się gdzieś na wysokości korpusu, na plecach, a w przypadku Fantoma to honorowe miejsce zajmuje plecaczek zrobiony z ogona i z dzioba samolotu. Wygląda to całkiem nietypowo, jest to dosyć rzadko używane manewry w zabawkach, ale przynajmniej mi odpowiada w ten sposób. Fantom jest unikalny i wygląda, jakbym miał staroświecką rakietę na plecach. Zresztą na jego rysunku na pudełku było pokazane, że to faktycznie było używane jako rakieta, jako dodatek do jego silników, które tutaj robią za obcasy. I tak, od razu muszę zaadresować kwestię tego, jak ta figurka stoi. Mamy tutaj niby te części, które mają robić za obcasy, ale faktycznie ten robot nie zawsze chce stać. W zależności od tego, jak go wypozujemy, jest to możliwe, ale trzeba uważać, bo chuchnie się ze złej strony i bardzo łatwo może fiknąć kozła do tyłu. No i przyznam, że nie jestem wielkim fanem tego, jak wygląda krocze. Jest po prostu łyse. Noga, krocze, połączenie tych dwóch elementów, koniec. Dla mnie jest to po prostu trochę łyse i oczywiście wiem, że to jest podyktowane dalszą transformacją, ale mimo wszystko, gdyby były jakieś małe klapki pancerza, takie jak na przykład w tych niektórych Gundamach, to by było po prostu ładniejsze. Trudno. Przejdźmy jeszcze na tył nóg, bo chciałem wam pokazać, że w trybie robota można trzymać tak zwaną broń w miejscu innym niż pięść robota. Wykorzystujemy wspomniane zaczepy spod skrzydeł i tutaj pasują całkiem ładnie. Choć będę musiał je zaraz wymontować na potrzeby pokazania pozowalności Fantoma. A pozowalność wygląda tak. Zaczynając od głowy, która jest na stawie kulkowym, który daje jej dobry zakres ruchu. Możesz się obracać pełne 360 stopni, lekko się odchylać na boki, patrzeć w górę, w dół. Dobrze zrobiony staw kulkowy. Dalej mamy ramiona, zajona nadgarstka, mamy łokieć, który daje nam jakieś 90 stopni. Ponad łokciem mamy staw obrotowy, który daje dobry zakres ruchu. I dalej mamy ten nietypowy zawias, który pozwala nam na zrobienie czegoś takiego, co może nie specjalnie imponujące, ale dodajmy do tego staw z transformacji i już jest dobrze. Tak samo jeśli chodzi o pozowalność, jeśli możemy tak to nazwać, mamy tutaj tą klapę, która sobie tak dynda. To jest standardowa konfiguracja. Jeśli ktoś chce, może to obniżyć do takiej formy, żeby lepiej zasłaniało to wcięcie, ale mi lepiej pasuje, jak jest w tej pozycji. Ta też wygląda tak kiepsko. To jest idealnie zrównoważone. Dalej mamy tułów, który zagląda na transformację, obraca się, co jest mniejszym dodatkiem, i mamy też nogi, które mogą robić pełen szpagat. Słyszycie to? Staw skokowy. Hurra! Do tego tutaj też. I jak widzicie, figurka może daleko wychylić swój giczoł do przodu, a do tyłu. Tak, jeśli mamy skrzydło, ale ze skrzydła się obraca. Tak. Dalej już nie pójdzie, chyba że chcecie ryzykować wyłamanie statecznika. I oczywiście tutaj w udzie mamy staw obrotowy i mamy kolano, które idzie tak daleko, i mamy też stawy kulkowe w stopach i stopy możemy też ruszać na tym stawie powyżej. Także gdyby ktoś miał kłopoty z ustawieniem tej figurki w stabilny sposób, ten podwójny staw na pewno w tym pomoże. I jeśli ktoś bardzo chce, może trochę bardziej, tak powiem, epicko wychylić nakolenniki. I teraz Fantom ma znacznie bardziej spiczaste nogi. Propos spiczastości, uważajcie z tą zabawką, bo tutaj wszystkie takie różki, to wszystko jest ostre. To jest zabawka dla kolekcjonerów, w związku z czym znacznie łatwiej się nią skaleczyć. Niekoniecznie zabić, ale poranić jak najbardziej. Czas przejść do kwestii uzbrojenia. I tak, udajmy, że te zbiorniki z paliwem mogą być bronią trzymaną w rękach, tak jak wspominałem wcześniej. Wygląda to całkiem nieźle. Takie podwójne pistolety, bo podwójne pistolety są zawsze lepsze od pojedynczych, ale możemy też z nimi zrobić kilka innych rzeczy. Na przykład, wpinając obie bronie do jednej ręki, możemy stworzyć podwójny miotacz.
Choć równie dobrze możemy je wmontować w przedramiona, aby uzyskać efekt zbliżony do np. seekerów z Transformers generacji pierwszej. Choć tym, co zwraca moją uwagę, jest to, co możemy robić ze skrzydłami. Wcześniej mówiłem, że są obrotowe, ale to nie do końca prawda. One są po prostu na okrągłych zapięciach i można je kompletnie wyciągnąć z figurki. A to nam daje szereg różnych możliwości. Zastosowaniem sugerowanym przez samego producenta jest stworzenie ze skrzydeł tarczy trzymanej przez jedną rękę Fantoma, choć dla mnie ta tarcza ma jedną dużą wadę. Jak widzicie, wcale nie zasłania ręki, która trzyma tarczę, przez co osłona jest trochę bez sensu. Osobiście wolę rozdzielić skrzydła, wpakować je do osobnych rąk, w ten sposób otrzymując wielgaśne, fajne miecze. Skrzydła możemy też zamontować w przedramionach, w ten sposób uzyskując to, co ja nazywam konkretną, funkcjonalną tarczą. Nie mówiąc już o tym, że gdy wypinamy skrzydła z nóg, uzyskujemy dwa gniazda, do których można wpiąć arsenał naszego robota. I oczywiście, jeśli ktoś jest fanem komiksowego Metal Hawka, może zrobić też takie coś, ale ja chyba podziękuję. Także tak, prosty manewr wyczepialności skrzydeł ogromnie zwiększa funkcjonalność tej zabawki i jedyne ograniczenie, jakie wasza wyobraźnia ma przed sobą, to ilość gniazd, które w danej chwili są wolne i do wykorzystania. W tym miejscu możemy przejść do małej serii porównań z innymi latającymi robotami w mojej kolekcji. Classics Jetfire i Henkei Silverbolt w trybie robota. I dorzućmy do tego jeszcze Grindroda, bo skoro możemy, to czemu nie? Myślę, że nadszedł teraz czas na ostatni tryb Fantoma, a więc formę prawego ramienia Uranosa. Aby to osiągnąć, zdemontuję na chwilę miotacze i wsadzę je tutaj. Tu będzie im dobrze. Właśnie tak. Teraz złożę nogi do takiej formy. I teraz muszę zająć się trochę górą, żeby mieć miejsce na dalszą pracę z nogami. Odciągamy ten panel z klatki piersiowej. Obracamy głowę na bok i podnosimy ją na tej klapie, w ten sposób odsłaniając wielgaśny zawias, którym Fantom będzie mocowany do reszty Uranosa. Właśnie tak. Teraz przywracamy ramiona do formy prawie identycznej jak myśliwca. Jak widzicie, głowa już wystaje, także trzeba ją jakoś ukryć. I teraz robimy tak. I to tak zostaje, tak samo z tej strony. Właśnie tak. I teraz obracamy nogi w ten sposób. I zanim je połączymy, bierzemy rękę Uranosa i za pomocą tych dwóch bolców wpinamy je w stosowne otwory w środku nóg. A więc raz, dwa. I teraz możemy wszystko z powrotem ściągnąć do środka w ten sposób. I ignorując to, że odpadła nam jedna część broni, ramię jest gotowe. Jak widzicie, ramię Uranosa jest po prostu wielkie. Takie rozmiary osiągają ramiona robotów, które są z klasy Supreme, i to jeśli mają szczęście. Jeśli to jest samo ramię, to możecie sobie wyobrazić, jak wielki będzie końcowy robot złożony z 6 figurek. Kolos na półce. Choć, jak widzicie, wygląd nie jest mocną stroną, bo po prawdzie dobrze widać, że ręka jest dodatkiem. Głównie chodziło o tryb pojazdu i tryb robota. To jest po prostu mieszanka tych dwóch form. Nie ma tu praktycznie niczego, co byłoby stworzone od podstaw dla tej formy. Poza
ręką, która jest oddzielnym akcesorium. Za chwilę o niej porozmawiamy, ale najpierw kilka rzeczy, które zwróciło moją uwagę. Po pierwsze, teraz widzicie, czemu nogi wyglądają tak, jak wyglądają. To jest łokieć. Dalej, mamy głowę. Widoczno, nigdzie się nie chowa, co jest trochę denerwujące, bo pewnie można byłoby coś na to poradzić. Owszem, mam tutaj te klapy, więc można trochę ją usunąć z widoku, ale nadal tu jest. Drugi główny kłopot, jaki mam z tym trybem, to to, że tu jest zaczep, który będzie się mocował w barku Uranosa, zrobionym z innego robota, a tu są skrzydła. I widzicie, co wystaje na bok bardziej. O ile moduł zaczepu z Uranosa nie będzie wystawał tak, żeby to wychodziło odpowiednio daleko od tułowia, to będziemy mieli kłopot. Na zdjęciach prototypowych to nie wyglądało zachęcająco. Choć ja na to mam pewien prosty sposób. Po prostu przenoszę skrzydła w inne, bardziej dogodne miejsce, dzięki czemu na przedramieniu od razu zrobiło się schludniej. Oczywiście dzięki modułowej konstrukcji akcesoriów tej zabawki być może ktoś znajdzie jakiś lepszy patent, ale fakt, że można z tym kombinować, napawa mnie, powiedzmy, optymizmem. Sama ręka, którą przed chwilą doczepiliśmy, też jest niczego sobie. Jest bardzo ładnie pokolorowana, ma oddzielny zaczep na broń i co mi się bardzo podoba, ma dwustawowe paluchy, niezależne od siebie. Super. I tak samo na stawie kulkowym kciuk, też bardzo ładnie. Mam nadgarstek i jak widzicie mamy trzy otwory, do których będzie można mocować większą broń, prawdopodobnie pochodzącą z Black Blade'a. Póki nie mam pozostałych robotów potrzebnych, aby zbudować Uranosa, nie ma co więcej gadać o tej formie, a więc wróćmy na chwilę do trybu robota. Podsumowując, jestem zadowolony z posiadania Fantoma. Oczywiście trafiło się kilka niedoróbek, ale w ogólnym rozrachunku podoba mi się ta zabawka, ma dobry wygląd, ma naprawdę rozbudowaną funkcjonalność i to tak naprawdę tanim kosztem. I jako niezależny produkt, pomijając już cały ten bajer z łączeniem się z resztą robotów, aby uformować Uranosa, ta zabawka się sprawdza. Nawet jeśli ktoś się nie zdecyduje na dokupienie jego kolegów. Zresztą ja sam nie wiem, czy będę ich kupował tak od razu, jak tylko się będą pojawiali. Chcę najpierw zobaczyć, jak będzie wyglądała cała ta grupa pokolorowana, a nie tylko zdjęcia prototypów. Ale niewykluczone, że jeśli pozostali panowie z tej podgrupy prezentują taki poziom jak Phantom, to się na nich skuszę, bo naprawdę podoba mi się to, co widzę i mogę to spokojnie polecić kolekcjonerom i fanom robotów zmieniających się w samoloty. To wszystko na tą wideorecenzję. W kolejnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się.